istnieją cukry, których nie należy sobie żałować. Zwiększają poziom empatii i otwierają oczy na inność. Nie musisz konsultować się z lekarzem ani farmaceutą. Zacznij od obejrzenia najnowszego odcinka z Mediateki. Witamy gorąco z wrocławskiej Mediateki. W tym odcinku porozmawiamy o książce Cukry autorstwa Doroty Kotas. Książce, która dowodzi, że to literatura najlepiej potrafi pokazywać odmienny punkt widzenia. W tym przypadku jest to punkt widzenia do tej pory bardzo pomijany albo też rzadko pokazywany. Zarówno autorka, jak i narratorka tej książki są osobami nieneurotypowymi. I myślę, że tak jak mówisz, ten punkt widzenia mógł być pomijany, bo chociaż w literaturze pięknej często spotykamy jakiegoś innego, tak? Zresztą chyba połowa naszych odcinków do tej pory była o zetknięciu z różnymi innymi, to brakowało chyba takiej literatury, która byłaby literaturą piękną, ale pisaną przez osoby, które mają zupełnie inne myślenie niż większość z nas. Nie jest to jednak literatura łatwa, bo jak sama przyznałaś, po przeczytaniu kilkunastu stron wpadłaś w taki dołek. Powiedziałaś mi, że bardzo ciężko się czyta o historii głównej bohaterki, ale jednocześnie wydaje mi się, że z każdą stroną jakby punkt naszego widzenia skupia się na tym, ile ta bohaterka, która zmaga się z tym, że nie jest akceptowana we własnym domu, z tym, nie tylko z tym, że cierpi na spektrum autyzmu, może nawet nie, że cierpi, ale jest po prostu w spektrum autyzmu, bo to też właśnie jest taka kalka, że mówi się, że ktoś jest chory na coś, a to nie jest choroba, tylko ktoś po prostu ma i musimy to zaakceptować, jest inny. Ja zwróciłem uwagę na to, ile siły ma ta główna bohaterka, bo ona z każdej strony otrzymywała ciosy, natomiast potrafiła gdzieś znaleźć sobie światełko w tunelu. No i ja powiem znowu to samo, co powiedziałam chyba w pierwszym odcinku, że ja widzę szklankę do połowy pustą. To może ja jestem też jakaś bardzo inna. Bardzo optymistyczny odcinek. Prawda? Owszem, tak jak mówisz, na dalszych stronach, tak, chociaż tutaj nie ma ich tak znowu wiele, ale gdzieś tam pojawiają się pozytywne w końcu sprawy w życiu bohaterki. Tylko że mimo to, że pojawiają się te pozytywy i polepsza się, tak, i życie w końcu jest no, całkiem spoko, to ja nadal nie mogę zapomnieć o tym, co ona przeszła. I no, są pewne rzeczy, których ona nie odzyska. Są sprawy, które już, których nie da się nadrobić. I będą ciążyły cały czas. I będą ciążyły, tak. Ona chodziła na jakąś terapię, prawda? Tam były takie, było wspomniane. No, ale nadal to są rzeczy nie do odbudowania, nie do odzyskania i ona musi z tym żyć. I to było dla mnie przytłaczające, mimo to, że w końcu to jej życie się naprostowało. Myślę, że ogólnie powinniśmy raczej właśnie czuć, że jest dobrze, bo miała tę siłę, znalazła w sobie. W końcu to nie jest też takie łatwe, żeby się zebrać, zauważyć, że coś jest nie tak i iść na terapię, tak? Szukać tej pomocy. No więc jakby brawa dla niej, ale nadal bardzo mnie to dołowało, te początkowe trudne fragmenty. Nieprzypadkowo główna bohaterka nosi takie samo imię jak autorka tej książki, a więc Dorota. Wydaje się, że również fikcja i fakty są bardzo w tej książce wymieszane i to jest duży plus, bo pozwala nam wiele rzeczy dopisać, ułożyć swoją interpretację. A propos jeszcze narratorki, to bardzo szybko kupujemy jej postać, ponieważ ona jest na tyle, no, tak bardzo prostolinijna, tak bardzo szczera, trochę masz dziecka w pozytywnym sensie, że trudno nam uznać, że pewne rzeczy są zbyt mocno wymyślone, albo że autorka się żali. Ja przynajmniej nie odniosłem takiego wrażenia. Nie, tego, że się żali, też bym nie powiedziała. W ogóle ja mam wielką ochotę używać wymiennie tutaj terminów autor i główny autorka i główna bohaterka, tak? Ale to chyba jest jednak tekst autobiograficzny. Chociaż, jak mówisz, dla tej autorki, głównej bohaterki, fikcja i to, co zdarzyło się naprawdę, to wcale nie są tak ściśle oddzielone tematy. Ona w zupełnie inny sposób niż my odróżnia te dwie rzeczy. W zasadzie nie za bardzo je odróżnia, tak? To, co ona wymyśliła, to dla niej jest prawda. Więc nie do końca możemy rozstrzygnąć, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło, naprawdę w naszym rozumieniu.
a co powstało tylko w jej głowie. No i niektóre z tych scen są takie dosyć nieprawdopodobne, a przynajmniej ja mam nadzieję, że one dotyczące rodziców choćby. Tak. I mimo tego, że wiemy, że w Polsce różnie z tymi rodzicami jest, to tutaj i chyba na świecie w ogóle głowa bolała. Nie, może nie demonizujmy już aż tak Polski. Nie wrzucaj tego kamyczka do naszego ogródka. Kolejnego, tak. Chociaż no oczywiście o naszym kraju chyba wiemy najwięcej pod tym względem. Dorota Kotas zadebiutowała książką Pustostany, za którą otrzymała wiele nagród. Ta książka, jak sama przyznała, jest zdecydowanie bardziej osobista, ale jednocześnie wydaje się w pewnym stopniu kontynuacją Pustostanów. Trudno jednak powiedzieć, oskarżyć autorkę o to, że poszła na łatwiznę i pisała dalej to samo, ponieważ wydaje się, że to, o czym pisała, to jest najtrudniejszy typ literatury, ponieważ ona, można tak powiedzieć, ja tak przynajmniej powiem, ona się publicznie rozebrała z tych swoich wszelkich traum i emocji, które w sobie nosiła. Ale zauważ, że to my uważamy, że to było coś trudnego. A ona chyba podkreśla tutaj, że dla niej właśnie trudne jest dostrzeżenie tej granicy, za którą ta większość społeczeństwa już uzna, że człowiek rozbiera się za bardzo. Bo ona chciałaby powiedzieć wszystko. Dla niej nie ma tabu, nie ma zbyt osobistych kwestii, tak? To neurotypowe społeczeństwo tutaj musi ją hamować i pokazywać jej, stopować ją, w którym momencie już mówi za dużo. I chyba często takie sytuacje w życiu ją spotykały, że dzieliła się zbyt wieloma, zbyt osobistymi kwestiami, co dla niej było zupełnie naturalne, nie miała z tym problemu, ale osoby wokół już nie za bardzo chciały tego słuchać, czuły jakiś dyskomfort. Z drugiej strony bardzo nienaturalne w jej przypadku dalej jest to, że ta wiara w siebie, bo ona jakby przez całe swoje dzieciństwo była z niej odzierana całkowicie. I po napisaniu Pustostanów, otrzymaniu nagród, jej wydawało się, że te nagrody, które na nią spłynęły i te pochwały, to jest zupełny przypadek. Ktoś wydał tę książkę, bo też spotkał się z osobą w spektrum autyzmu. Jeśli spotykają coś złego, to ona na to zasłużyła. Jeśli coś dobrego, to absolutnie to jest dzieło przypadku i to nie miało prawa się wydarzyć. To jest takie zjawisko w psychologii, że jeśli spotka nas coś dobrego, to na pewno jest przypadek i zasługa innych ludzi. Sukces tego bloga to dlatego, że Paweł tutaj wszystko robi, ja nic. A jeśli spotka nas coś złego, to jest właśnie nasza wina i to my jesteśmy beznadziejni. Myślę, że ona może coś takiego odczuwać właśnie tylko jeszcze do potęgi, tak? Bo to jest coś, co chyba każdy z nas trochę przeżywa, ale ona po tych swoich przeżyciach w dzieciństwie, po tym, jak bardzo była źle traktowana przez rodziców. I tutaj jakby to chyba nie jest... tam nie działy się żadne sytuacje, za które chyba zabrano by ją do domu dziecka, tak? Odebrano by rodzicom prawa rodzicielskie, ale jednak wiemy, że traumę przeżyła wielką i bombardowali ją bardzo właśnie takimi negatywnymi opiniami, podcinali jej skrzydła i myślę, że po czymś takim ona jeszcze bardziej w dorosłym życiu ma takie wrażenie, że spotyka mnie coś dobrego, to przypadek, tak? Trafiło się ślepej górze ziarno. Spotyka mnie coś złego, no bo jestem beznadziejna, nie nadaję się, tak? Jestem głupia, nie umiem, nic mi nie wychodzi. No to teraz zastanówmy się, bo uważamy, że Cukry to jest kolejna świetna książka w dorobku Doroty Kotas. Czy ona, jeśli dostanie znowu odpowiedź zwrotną, że tak, umiesz, potrafisz pisać, robisz to bardzo dobrze? Dorota, potrafisz pisać i robisz to bardzo dobrze. Podpisuję się pod słowami... Pani Dorota. Pod słowami Martyny. Czy ona... Na pewno dostanie propozycję napisania trzeciej książki, ale twoim zdaniem powinna dalej o tym pisać? Czy ludzie są w stanie to odebrać? Temat jest wciąż niewyczerpywalny, wydaje się, ale czy styl, w jakim ona pisze dalej, pozwoli na to, żeby ludzie czytali jej książki z takim samym entuzjazmem? Myślę, że ten jej prostolinijny, taki jak powiedziałeś, trochę może dziecięcy styl, te krótkie, proste zdania, które jednak jakiś powiew świeżości wnoszą, znajdą zarówno fanów, jak i przeciwników. I tak chyba jest z każdym stylem, każdego pisarza. Tylko podkreślmy, że to jest językowo bardzo wysoki poziom. To nie jest tak, że ona pisze równoważnikami zdań i pięcioma przymiotnikami na krzyż, absolutnie. Nie, jest bardzo ładnie literacko, tak? Ładnie to takie za małe słowo. Jest świetnie literacko, literackim językiem napisana ta książka. Co jednak nie zmienia faktu, że jest w tym jakaś prostota, ale taka elegancka prostota.
Jeśli Dorota Kotas dostanie propozycję napisania kolejnej książki, to myślę, że nie powinni czytać tego jej rodzice. A może powinni właśnie? Zniosą, może to? Przestańmy robić wszystko po to, żeby zadowolić swoich rodziców. Może powinniśmy się trochę uwolnić z więzów społeczeństwa, trochę się wyrwać i zainspirować się Dorotą Kotas. Na pewno zalecamy lekturę książki Cukry. Te cukry na pewno Wam nie zaszkodzą. Polecamy też obejrzenie poprzednich naszych odcinków i oczywiście ich komentowanie. I zachęcamy do oglądania kolejnego odcinka z Mediateki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.